Zawsze był uważany za duży talent, ale dopiero teraz usłyszał o nim świat. Awans do ćwierćfinału w Dubaju, a przede wszystkim w Indian Wells miały swoją wymowę. Myślę, że to jest proces, że cały czas staram się polepszać swoją grę i po prostu na tyle ją poprawiłem, że jestem już w stanie rywalizować z najlepszymi zawodnikami. Jeszcze brakuje kilku aspektów, ale mam nadzieję, że niedługo nadrobię te zaległości i będę w stanie grać jeszcze dłużej w tych turniejach największych. Zainteresowanie występami Hurkacza jest ogromne. Widać to nie tylko po jego profilach społecznościowych. Sam przyznaje, że odbiera bardzo dużo telefonów. Na razie popularność go jednak nie męczy. Staram się na spokojnie do tego podchodzić. Wiadomo, zmieniło to się trochę po moich występach w Stanach. Na pewno też niesamowite jest to, że więcej osób zaczęło mi kibicować i jestem im mega, mega wdzięczny za całe wsparcie, także to jest super i myślę, że to mnie dodatkowo jeszcze motywuje do lepszej gry. 22-latek rozpoczął kilka tygodni temu współpracę z trenerem Craigiem Boytonem. Doświadczony szkoleniowiec prowadził m.in. Jima Couriera, Mardiego Fisha, Sama Correa i Johna Isnera. Craig jest fantastycznym szkoleniowcem, zupełnie niesamowitym doświadczeniem i to, że jestem w stanie z nim popracować, mega się cieszę z tego powodu, bo moja gra może się dzięki temu jeszcze bardziej rozwinąć. Wrocławianin nie stawia przed sobą dalekosiężnych celów. Myśli o wygrywaniu kolejnych meczów i awansach do kolejnych rund poszczególnych turniejów. Za chwilę czeka go start w Budapeszcie. Przed celem jest poprawa swojej gry i myślę, że bycie pozytywnym, posiadanie pozytywnej postawy, to myślę, że będzie przynosiło po prostu efekt. Świąt wielkanocnych nie spędzi we Wrocławiu, bo już rusza do stolicy Węgier. Być może jednak będą mu towarzyszyć najbliżsi. Z najbliższymi czy bez, Hurkacz nie będzie mógł poszaleć przy wielkanocnym stole. Generalnie u mnie z dietą to także za bardzo nie mogę jeść tych potraw, bo nie jem mięsa, nabiału, także myślę, że święta i jajek, także myślę, że święta wielkanocne będą się bez jajka u mnie, ale nic, myślę, że jakoś dam radę. Obecnie Hubert Hurkacz jest klasyfikowany na 52. miejscu w światowym rankingu tenisistów ATP.